Dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałam podziękować przede wszystkim organizatorom dzisiejszego i wczorajszego spotkania za wielki profesjonalizm, za serdeczność i za to, że mogłam tu przybyć na ziemię małopolską i przebywać razem z bracią Czerwonokrzyską. Myślę, że najbardziej taką elitę tej braci czerwonokrzyskiej czasów teraźniejszych. Jednocześnie bardzo serdecznie witam już tak szczątki młodzieży, bo było jej bardzo dużo, ale po prostu się wykruszyła. Ja myślę, że ja rozumiem młodzież, bo to już jest dość późna godzina dla młodzieży od samego rana. To jednak ten czas, tak, po obiedniej sesji już występują mniej licznie, ale myślę, że to jest ten kryształ młodzieży, ta, która wytrwała do końca i bardzo im za to dziękuję i chcę powiedzieć, że moje wystąpienie przede wszystkim jest skierowane właśnie do młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że będzie mówiło o najniższych strukturach organizacyjnych, tych na poziomie szkół podstawowych, szkół średnich, młodzieży akademickich, młodzieżowych grup SIM i tym podobne. I będzie mówiło o szerokiej rzeszy nauczycieli, tych może czasami niezauważalnych, którzy wnoszą ogromny wpływ w dzieło, prawda, Czerwonego Krzyża, bo tak naprawdę oblicze to właśnie tworzą zwykli, prości, czasami niezauważalni może ludzie. Młodzież Czerwonego Krzyża jako instytucjonalna część stowarzyszenia funkcjonuje w nim od roku 1921 na mocy ówczesnego statutu. I funkcjonuje w dwóch poziomach strukturalnych, to znaczy chodzi o podstawowe jednostki organizacyjne i o Rady Młodzieży Czerwonego Krzyża. Tutaj mamy na myśli takie koła jak przede wszystkim kluby Wiewiórka na poziomie szkół podstawowych nauczania zintegrowanego, klasy 1-3 i oddziały przedszkolne. Potem mamy młodzież, szkolne koła Czerwonego Krzyża wśród młodzieży klas starszych szkoły podstawowej i klas szkoły średniej. Dalej mamy, prawda, akademickie szkoły, akademickie koła Polskiego Czerwonego Krzyża. I ostatnią grupę stanowią instruktorzy SIM, czyli społecznych instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy od 1963 roku funkcjonują w ramach stowarzyszenia. Poza wymienionymi grupami nie funkcjonują w ramach stowarzyszenia żadne inne jednostki organizacyjne. Pierwsze lata okresu do II wojny światowej owocują wzrostem jednostek podstawowych, jednostek do 7484 z grupą osób 447 milionów, tak w przybliżeniu. Odbudowie szkolnictwa po roku 1944 nie mógł towarzyszyć, nie mogła towarzyszyć głęboka reforma. Obowiązywała jeszcze ustawa o ustroju szkolnym z 11 marca 1932 roku. Młodzież straciła 5,5 roku nauki szkolnej, a jednocześnie okres okupacji przyczynił się do tego, że hitlerowcy wymordowali, prawda, 17 tysięcy nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża po roku, prawda, 1944 taką palącą potrzebą było wdrażanie nawyku porządku, czystości, poszanowania własnego zdrowia od najmłodszych lat. Szerzenie oświaty sanitarnej, kształtowanie nawyków higienicznych to priorytetowe
hasła i myśli przewodnie w ramach pracy szkolnych kół. Taka była potrzeba, takie były czasy. Wyniszczenia wojenne sprawiały, że dla przykładu podam tylko jedno takie stwierdzenie, że w powiecie kartuskim na 104 szkoły funkcjonujące w roku 59 uznano jako za czyste, przystosowane do pracy tylko 4, czyli około 100 szkół nie sprawiało warunków sanitarnych. Zgodnie z potrzebami społecznymi władze stowarzyszenia zachęcały szkolne koła Polskiego Czerwonego Krzyża do organizowania konkursów i kącików czystości w ramach tak zwanego konkursu czyścioszek. Szkolne koła z inicjatywą wielkim zapałem przystąpiły do realizacji konkursu czystoszek, a komisje higieniczne na terenie szkół organizowały konkursy, sprawdzały czystość, estetykę klas, stan higieniczny młodzieży szkolnej oraz otoczenia szkoły. Sekcje plastyczne przygotowywały wystawy w sposób graficzny, przeprowadzały wyniki konkursu czystości. Konkurs organizowano w różnych strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. Począwszy od jednostek podstawowych, miał on charakter powszechny, zasięg szeroki. Był realizowany w szkołach różnego typu na terenie całego kraju z uwzględnieniem eliminacji szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych. Nagrodą za dobre wyniki w konkursie był sprzęt higieniczny służący do wyposażenia kącików czystości. Potrzeby życia codziennego pierwszych lat okresu powojennego determinowały charakter pracy szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Ważne zadania spełniały sekcje społeczne. Sekcje społeczne przede wszystkim ograniczały się do samopomocy koleżeńskiej i organizowały na terenie szkół rozdawnictwo darów otrzymywanych od innych narodowych stowarzyszeń Polskiego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Zarządy kół, współpracując z zarządem głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, koordynowały tą współpracę i organizowały korespondencję z darczyńcami. Młodzież przygotowywała listy podziękowania, laurki, drobne upominki dla innych stowarzyszeń Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Tak rodziły się podstawy do dalszych kontaktów międzynarodowych, wyjazdy delegacji, obozy międzynarodowe i tym podobnie, które były podstawą wymiany doświadczeń, opracowywania wspólnych programów edukacyjnych i pomocowych, promowania stowarzyszenia, kultury narodowej, zacieśniania przyjaźni i współpracy. Na gruncie polskim do połowy lat 50. minionego wieku trudno było wskazać inną zorganizowaną działalność oświatowo-zdrowotną poza wspomnianym programem czyścioszek. Koniec lat 50., dokładnie rok 59, zaowocował nową formą współpracy, którą były obozy szkoleniowe. W dniach 23 czerwca, 13 lipca na terenie Polski zostały zorganizowane dwa takie ważne obozy. To był obóz w Wesołej i obóz w Płocku. Obóz w Płocku był zorganizowany dla grupy 50 osób, młodzieży ze szkół średnich. Były to głównie dziewczęta, które były przygotowywane jako komendantki drużyn posterunków sanitarnych. W ocenie władz obóz ten zdał w 100%, pod względem 100% spełnił swoje zadanie. Jeśli chodzi o drugi obóz, to muszę powiedzieć, że on był głównie organizowany przez inspektora oświaty w Pruszkowie. Zgromadził 115 osób. Były to osoby głównie ze szkół podstawowych, które wyróżniały się w pracy pomocowej i w promocji Polskiego Czerwonego Krzyża na tych szczeblach podstawowych.
młodzież z Polski miała jednocześnie możliwość spotkania się z młodzieżą ze szkół podstawowych francuskich, szwedzkich, angielskich i austriackich. I to były wspaniałe doświadczenia, gdzie po prostu można było się dzielić współpracą. Również w roku 59 z młodzież z Polski wyjechała na dwa międzynarodowe obozy. Był to jeden z obozów dotyczył właśnie rocznicy bitwy pod Solferino w 1959 roku i oczywiście był organizowany na terenie Włoch, w miejscowości Sallo. Delegacja tutaj polska spotkała się z młodzieżą z Anglii, Australii, Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Jugosławii, Maroka, NRF, Szwajcarii i Włoch. Uczestnicy obozu brali udział w centralnych uroczystościach w Solferino. Udoskonalali swoje umiejętności ratownicze, pogłębiali wiedzę w zakresie prawa humanitarnego, prezentowali kulturę narodową. Międzynarodowa Grupa Młodzieży wspólnie wypracowała i przyjęła apel, przyrzeczenie młodzieży, które odczytano w czasie centralnych uroczystości połączonych z odsłonięciem pomnika na polach bitwy pod Solferino. W sierpniu 59 roku odbył się również obóz w Toronto na terenie Kanady z okazji zbliżającej się stuletniej rocznicy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i 50. rocznicy Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża. Rok 1960 Polski Czerwony Krzyż w okręgu olsztyńskim, dokładnie w miejscowości Ruś, zorganizował obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla grupy 130 osób. Jednocześnie w tym samym roku był zorganizowany drugi obóz o charakterze międzynarodowej w Wielkiej Brytanii w ośrodku szkoleniowym Brytyjskiego Czerwonego Krzyża Beverfield pod Londynem. Zajęcia dydaktyczne organizowano według bloków tematycznych. Historia stowarzyszenia, konwencje genewskie i ich znaczenie, ochrona zdrowia, rola Czerwonego Krzyża w realizacji tego zadania, urazowość, zapobieganie wypadkom, zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w czasie wypadków. Doktor Zieliński, który był opiekunem naszej młodzieży, podsumowując ten wyjazd, stwierdza: należy podkreślić, że nasza delegacja według opinii Anglików wypadła najlepiej pod każdym względem. Ogólnie kurs był świetnie zorganizowany, a delegacje bardzo dobrze przygotowane. Nasza młodzież wyniosła z obozu szereg nowych pomysłów i będą one podstawą do dalszej pracy. Wyjazd do Anglii był cennym, przyczynił się do popularyzacji naszej kultury oraz wykazał, że nasza praca z młodzieżą stoi na bardzo wysokim poziomie. Rok 1963, obchody stulecia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża były szczególną okazją wykazania osiągnięć stowarzyszenia. W związku z tą rocznicą w prasie, radiu, telewizji ukazywały się liczne artykuły, notatki, wywiady, informacje o przebiegu obchodów stulecia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Tygodnia Czerwonego Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 9 do 16 czerwca 1963 roku. Obchody miały uroczysty charakter nie tylko na szczeblu centralnym, ale również w ramach podstawowych jednostek, czyli kół Polskiego Czerwonego Krzyża. W dniu 16 czerwca 1963 roku w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczystość centralna. Byli na niej obecni prezesi, sekretarze wszystkich wojewódzkich zarządów z terenu całego kraju, wyróżniający się działacze Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz ponad 50 drużyn sanitarnych, które również prezentowały swoje umiejętności. W tym też dniu Polski Czerwony Krzyż został odznaczony Orderem Pracy pierwszej klasy nadanym przez Radę Państwa jako wyraz uznania za szerzenie oświaty zdrowotnej, szkolenie pomocniczych kadr służby zdrowia, sprawowanie opieki nad chorym w domu, rozwijanie pokojowej współpracy międzynarodowej, niesienie ofiarom klęsk żywiołowych pomocy materialnej. W terenie w ramach obchodów stulecia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża obok 18 akademii wojewódzkich i 268 powiatowych zostało zorganizowanych 3400 akademii w ramach kół Czerwonego Krzyża. Wszystkie inicjatywy środowisk lokalnych roku jubileuszowego wskazywały kierunki pracy stowarzyszenia, prezentowały osiągnięcia, były promocją Polskiego Czerwonego Krzyża, okazją do rozpowszechnienia wiedzy i zdobywania umiejętności. Przesłaniem roku jubileuszowego było 100 lat Czerwonego Krzyża w służbie człowieka i pokoju. Wśród innych haseł, które były szeroko propagowane, to było 100 lat humanitarnych konwencji genewskich na naszej ulicy, w naszym kraju, wszędzie, gdzie Czerwony Krzyż jest symbol solidarności. Wymienione powyżej hasła były podstawą do organizowania konferencji, sesji naukowych, odczytów Akademii. Informacje o najciekawszych działaniach edukacyjnych w tym zakresie umieszczano w prasie czerwonokrzyskiej. Jako przykład niech posłuży fakt, że w Krakowie w ramach obchodów roku jubileuszowego między innymi odbył się odczyt ówczesnego adiunkta Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktora Mieczysława Gregorczyka na temat historia Czerwonego Krzyża i humanitarne konwencje genewskie z 1944 roku o ochronie ofiar wojny. Z uroczystościami stulecia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża bardzo często łączono akt wręczania sztandarów. Czerwonokrzyskich oczywiście. I tak tutaj należy wymienić Łuków, Kraków, Kruszwicę i Zamość. Na uroczystościach jubileuszowych odbywały się parady posterunków drużyn sanitarnych oraz pokazy ich umiejętności. Nową formą edukacyjną zorganizowaną po raz pierwszy w 1963 roku był specjalny obóz dla młodzieży pomaturalnej, czyli młodzieży pełnoletniej, który dał początek kadrom społecznych instruktorów młodzieżowych, tak zwanych grup SIM Czerwonego Krzyża. Kolejnym ważnym wydarzeniem lat 44-70 kalendarza rocznic były obchody 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, to jest 69-70 rok szkolny. Miesięcznik Zdrowie już od 66 roku podejmował akcję publikowania artykułów, wywiadów będących wspomnieniami ludzi i ich pracy w Czerwonym Krzyżu. Cykl artykułów Ludzie i wydarzenia na szlaku 50-lecia stanowił ciekawy, cenny wkład do prezentacji historii promocji stowarzyszenia. Był materiałem merytorycznym do snucia gawędy przy ognisku o ludziach i wydarzeniach. Stwarzał możliwość kształcenia wyobraźni, wrażliwości, pozwalał nawiązać kontakty z twórczymi ludźmi stowarzyszenia. W okresie lat 1966-70 ukazało się ponad 80 artykułów wywiadów prawdziwej historii, często zewnętrznie niepozornych, zwykłych ludzi o wielkim sercu, bogatej duszy. Na efektywność działań edukacyjnych w środowisku młodzieżowym niewątpliwie pozytywny wpływ
miało wzbogacanie bazy materialnej, czyli bazy dydaktycznej. Polski Czerwony Krzyż od roku 70 współpracował z ośrodkami kształcenia nauczycieli. Hasłem przewodnim było studia nauczycielskie szkołą przyszłych opiekunów Czerwonego Krzyża. W oparciu o regulamin konkursu Zdrowie organizowano Zgaduj Zgadule, inne imprezy oświaty zdrowotnej, oczywiście wśród młodzieży uczęszczającej do tego typu szkół. Celem tego przedsięwzięcia było włączenie młodzieży uczącej się w studiach nauczycielskich do realizacji programu edukacji zdrowotnej z jednej strony i promocji stowarzyszenia, a z drugiej strony do dostarczenia jej bodźców inspirujących do działań na rzecz drugiego człowieka będącego w potrzebie promocji zdrowia, poznania zasad czerwonokrzyskich i prawa humanitarnego. Podsumowując, najbardziej atrakcyjną, efektowną formą współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża z instytucjonalnym systemem edukacji były obozowe akcje letnie. Celem tych akcji było integrowanie odkrywania wiedzy, doskonalenia umiejętności z wypoczynkiem czynnym. Chcę tylko wspomnieć, ograniczam się do liczb, one prawda, w artykule dokładnie są uwzględnione, ale ze względu na, prawda, na czas i myślę, że i tak nie zapamiętamy tych liczb. Chcę powiedzieć, że w przedziale lat 79-83 zorganizowano 314 turnusów i w tych turnusach uczestniczyło prawie 18 tysięcy młodzieży. I to jest wymiar. Od 97 roku ambulansy do poboru krwi, proszę Państwa, wrosły jak gdyby w krajobraz naszych szkół ponadpodstawowych. Ja tylko chcę powiedzieć, że takie dwa konkursy, może pomóc mi Twoja kropla krwi i młoda krew ratuje życie, to w wielu miejscowościach dla tamtejszych szpitali dostarczały ponad 500 litrów krwi dziennie. I to ta młoda krew, prawda, czyli myślę, że najbardziej wartościowa. I jako przykład to dane właśnie z Okręgu Płockiego w roku 1997 w ogóle ta akcja się rozpoczęła i pierwsze trzy edycje dały 1588,66 litra krwi, co przypadało średnio na każdy rok 529,5 litra krwi. Ważną rolę edukacyjną również spełniały czasopisma pod znakiem Czerwonego Krzyża, które dziś określamy jako archiwalne. I dostępne są tylko w gabinecie historycznym Zarządu Głównego w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej. Myślę, że skarbnicą wiedzy były takie czasopisma jak Biuletyn Organizacyjny, Zdrowie, Jestem, Dar Krwi. O ten dar krwi to powiem tak, że działaczom, zarządom w rejonie, nie wiem jak u Państwa, ale zwykli ludzie, czyli honorowi dawcy krwi po prostu ciągle nam to wypominają. Bo proszę Państwa, taki zwykły człowiek, jeżeli znajdzie się w prasie, jego twarz, osiągnięcia zostaną pokazane na łonach prasy czerwonokrzyskiej, może pokazać gazetę najbliższym przyjaciołom i może trochę dalej, to nie ma dla niego największego wyróżnienia. 10 czekolad nie załatwi sprawy. Proszę Państwa, jeszcze mogłabym mówić dużo o akcjach takich wspólnych, podejmowanych przez system oświaty. Warto by było wspomnieć o kobietach, które właśnie były szkolone bezpośrednio przez Czerwony Krzyż
i trafiały do środowisk wiejskich, przodownice zdrowia. Jeżeli ja o przodownicach zdrowia czasami mówię wśród studentów, widzę uśmiechy na twarzy. Po prostu tej historii nie znamy, a warto o niej mówić. Ona troszeczkę jest wspomniana w mojej pozycji, która jest monografią o Czerwonym Krzyżu i obejmuje lata od roku 19 do roku 2004, gdzie tutaj właśnie siedzący pan Abramek, syn starszego świętej pamięci pana, gdzie do 45 roku to ja korzystałam z dwóch książek monograficznych, pana Abramka i druga to książka Radlińskiej, Pół wieku w służbie narodu i idei. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pani doktor za to przepiękne wystąpienie.